A gdy to uczynili, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały, skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli, i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Ewangelia według Łukasza, rozdział 5, wersety od 6 do 8 oraz werset 10. Łowienie ludzi jest tematem tego wersetu. Co łowienie ryb ma wspólnego z łowieniem ludzi? Opisany cud w tym fragmencie pokazuje, że mimo naszych wad, Chrystus chce używać wierzących do łowienia ludzi, pociągania ich do zbawienia. Fakt, że używa do tego zawodnych ludzi, sprawia, że cud ten jest niesamowity. W Jezusowym projekcie Ewangelii jesteśmy pod Jego kierownictwem i do Jego dyspozycji. Wierzący powinni sobie pomagać wzajemnie jako współpracownicy, partnerzy, współuczniowie. Ten cud uświadomił Piotrowi jego brak wiary, grzeszność, prawdopodobnie upór, samolubstwo lub zatwardziałość serca. Wszystkie te rzeczy muszą być osądzone w Bożej obecności. Tak więc cudowny połów spowodował, że Piotr przypadł do kolan Pana Jezusa, który przyciągnął go do siebie w sposób, któremu Piotr nie mógł się oprzeć. Teraz był gotowy poddać się Chrystusowi i zdać się całkowicie na Niego. Czy i my jesteśmy gotowi to uczynić? Pan wiedział, co było w sercu Piotra, więc nie zrobił tego, co ten go prosił. Odejdź ode mnie. Zamiast tego Pan Jezus odpowiedział: nie bój się. Później Pan mógł użyć go do innej służby, łowienia ludzi. W Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, w dniu Zielonych Świąt, w dniu Pięćdziesiątnicy, Piotr przyciągnął 3000 dusz do sieci Ewangelii.